Moi kochani, sytuacja jest dość trudna, ponieważ jestem na urlopie. A jak jestem na urlopie, to nie mam tej bystrości umysłu, którą mam poza urlopem. Na urlopie mam całkiem wypoczęty umysł. I dlatego, moi kochani, panowie, do was mówię, dlatego mam nadzieję, że mi wybaczycie to, co wam chcę przekazać, bo chcę wam przekazać bardzo trudną rzecz. Rozmowę, chcę wam zacytować rozmowę z moim bliskim znajomym, który poznał niezwykłą, cudowną, wspaniałą kobietę, praktycznie prawie, że bez skazy. On uważa, że ona jest praktycznie, że bez skazy, to znaczy jest stuprocentowym aniołem. No może nie stuprocentowym aniołem, gdyż od czasu do czasu zdarza jej się pod wpływem hormonów lub jakichś innych trudnych sytuacji, że wychodzi z niej też ta druga strona medalu. Oczywiście bardzo rzadko, oczywiście jest to bez znaczenia. Byłoby bez znaczenia, gdyby nie to, że nie dość, że to się dzieje coraz częściej, oczywiście bardzo rzadko, ale coraz częściej, to za każdym razem jest to coraz silniejszy efekt ma jej działanie. To znaczy jej niezadowolenie, jej rozczarowanie, jej przez nią okazywana frustracja jest za każdym razem coraz silniejsza. Oczywiście nie rozwija się to bardzo szybko, ale powolutku. I on to już dostrzegł, że na początku to był stuprocentowy anioł, teraz ten anioł już nie jest stuprocentowy, no 95%. Tylko że to nadal powolutku rośnie. Wprawdzie oni znają się stosunkowo niedługo, natomiast jeżeli to będzie rosło w tym samym tempie przez następne 10, 15, 17 lat, to on tak się zastanowił pod wpływem oczywiście mojej takiej niepokornej uwagi, że jeżeli to się będzie dalej rozwijać w tym tempie, to po jakim czasie będzie mniej niż połowa anioła, a więcej niż połowa tego, co nie powinno się znajdować w ukochanej kobiecie. I on zrozumiał, że jeżeli to się nadal będzie rozwijać tak jak do tej pory, to za kilkanaście lat to z anioła niewiele zostanie. Może 3-5% jeszcze tak. Natomiast górę weźmie ta reszta. I on mi wtedy zadał pytanie, jak można powstrzymać te niekorzystne dla niego zmiany. Niekorzystne również dla związku, niekorzystne również dla tej kobiety, bo ona wcale się dobrze z tym nie czuje, kiedy ona ma takie te, trudne stany. I wyjaśniłem mu, że prawdopodobnie kiedyś to minie lub się zmieni szybkość rozwijania tego, szczególnie po menopauzie. Natomiast zatrzymać, jeżeli chce się zatrzymać rozwój tej negatywnej części osobowości, to należy się z tą negatywną w ogóle nie zadawać. Smutne, ale prawdziwe.